Cześć, witam w kolejnym odcinku z... Witam w kolejnym odcinku... wrzucimy sobie E. Ciekawe, czy ruszy w ogóle mi z E. Znaczy, no ruszyć ruszył, ale z E... E4 pójdzie? No, w sumie dużego ładunku nie ma, ale... Wiadomo, jak to jest. Tak, widzimy się w kolejnym odcinku na mKliku, jest listopad. Oczywiście aktualizacja już 1.10... 1.10 jest jak coś. Jakby co. No i dodali Combine New Hollanda, więc to tyle widziałem, że, a tak czy coś więcej dodali, widziałem, że pasy naprawili, bo czarny pan mówił, że pasy naprawili, New Hollanda dodali i dodali tego cały ten tryb e-sport. Nie wiem, mi to tam w sumie wisi ten tryb e-sport, bo ja wolę swoją karierę. No a dzisiaj sprzedajemy dużej ilości słonecznika, oleju słonecznikowego i będziemy sprzedawać duże... Znaczy duże, no chyba z 8 tysięcy. 8 chlebów chyba. Jakoś tak. Nie, dosyć dużo tego chleba miałem. No ale pierwszy sprzedajemy olej rzepakowy, no bo jest cena... Nie wiem w sumie jaka. Przed odcinkiem sprawdzałem, ale sobie zapomniałem. Zaraz tu bardzo fast food już jest tutaj. Ale parę kursów będzie, więc... Trochę do jazdy będzie. Będzie lepszy, czy ja muszę kliknąć? Bo nie pamiętam. Bo... Ja muszę kliknąć. Dobra. I za 16 tysięcy litrów ile? O, pan! 100 tysięcy. A ja mam taki kurs wyższy za 3. No to będziemy stać na siewnik i jeszcze na pole jakieś. Na dwa pola. W sumie nawet wiem jakie. A ja wam zaraz pokażę cenę. A tu pewnie jak jest sprzedaż, to pewnie to jest zapotrzebowanie. Ale nie o to mi chodzi. Chodziło mi o olej rzepakowy. Jest za 6 tysięcy. O chleb jest za 5 tysięcy. No może być w grudniu za 5500, ale no nie chce mi się te 500 zł czekać. No a pole kupimy sobie, w sumie już mogę kupić. Jeszcze pole 50 kupię, ale to kupię już pole 50 za niedługo. Za kolejny kurs z olejem. Bo to kosztuje ile? 114. Dobra, będziemy stać. Bo myślałem, że nie będziemy stać, ale będziemy jednak stać. No dzisiaj taki głównie odcinek z transportu. No i w późniejszej części kupimy nowy siewnik. No, w sumie to po miniaturce bym się sprzedał, ale no dobra. Po prostu kupię nowy siewnik i tyle, tak? Ty ja nie za daleko przejechałem? Ty ja za daleko przejechałem, bo tu już jest kurczarka, że za daleko przejechałem. Czy nie? Czekaj. Tak, ja za daleko przejechałem. No, bo coś mi tu nie pasowało. Tak kurde, jadę, a... Znaczy dopiero co tam skręciłem, już byłem przy asfalcie, a teraz jadę. Oj, widać, że tam na mKliku. Widać, że dawno na mKliku nie byłem. No nie, z tymi trzema kursami jeszcze przesadziłem, ale... Ale na raz tego na pewno nie zabiorę, więc jeszcze raz będę się przejechać. Będzie 100 tysięcy... Może być tak, że na siewnik zbraknie. Też tak może być, że na siewnik zabraknie parę groszy. Ale to kontrakty mi nadrobią. Bo kontrakt się jeden za 5 tysięcy prawie orkę robi. A tutaj za... A za ile kultywatoruję? Nawet nie wiem w sumie. Za 3 tysiące. No, pole 71, prasowanie bel. Ale tak mi się tego nie chce robić. No i mógłbym to zrobić, ale... Puścić sobie dwa cosplaye. Jeden na koziarkę, drugi na prasę i ogień, nie? Ale... Czy mi się chce? No w sumie nie mogę tego nawet zrobić, bo...
Jakbym chciał to zrobić, no to bym musiał na tym cały odcinek spędzić, a jak chcę nowy silnik kupić i posiać trochę. Dobra, zajadę sobie teraz od drugiej strony, bo już nie chciałem się wstecznego rzucać. A to, że ja gram na biegach, to widzicie, jak fajnie się ten render rozpędza. No w sumie E4 mam wrzucone, więc idzie jak wściekły. No i od razu najwyższa przekładka i ten render teraz ma siłę, no. Po 50% mają zrobiony kontrakt. Znaczy, no talerzówka za 30 akurat, ale to nie ma dużej różnicy. No i dobra, ja pojadę z tymi czterema albo pięcioma paletami. Nie wiem, ile tego oleju tam jest dokładnie. A za cztery palety, powiedzmy, no to mam 6 razy 4, 24 tysiące, tak? A za chleb mam 5 tysięcy, 5 razy 8, jakieś 40 tysięcy dzisiaj za chleb. Więc będzie dużo, dużo, dużo mi do silnika brakować, ale mam kredyt, więc kredytem cię poratuję. Generalnie byłoby mnie stać na silnik bez kupowania kul. Ale wiadomo, teraz będzie przebijanie czasu. No to pieniążki wpadną, tak? Da radę to całe wciągnąć? Nie dało rady niestety. Za daleko. Tego trzeba trochę pomóc sobie i przestawić te palety. No dobra, wciągnięte. 9000 litrów. O! Dobra, to myślę, że tu jest 5 palet, to jednak 9 było palet. No dobra. Dla mnie w sumie lepiej. Bo więcej pieniążków będę miał. Jonder 15 godzin ma nabite, ale on teraz głównie co na olejarni staje, więc on tutaj za dużo nie robi. Wiedziałem, że wyjdzie z Escape'a, bo bym przyzwonił prosto w ten błot. Jęczmień mogę wyłączyć. W sumie na razie przyniosę też sobie wyłączyć, no bo zanim mi on to. Zanim mi przerobi piekarnia tę mąkę, co tam jest w dystrybucji, no to trochę zejdzie, tak? Parę miesięcy. A teraz będzie soja. W sumie prawie na każdym polu prawie będzie soja, więc teraz będzie dużo kasy po tym sezonie. I po tym sezonie będzie. Nie no, trzeci kombajn to może nie, ale. Ale zobaczę, to coś wymyślę jeszcze na ten nowy sezon. Bo teraz będzie sezon 8. To jest jak to, że. Dawaj, dawaj, jeszcze dawaj to. 54 tysiące, tak o. To jak też, że tu mam sezon 8 dopiero? Rok 8, może bardziej, tak o. A na Elengradzie, i na Baleronie mam 11 sezon. Nie wiem tego w sumie. Cześć, czekaj, na Baleronie jest chyba 12. 12 sezon chyba jest na Baleronie, a na Elengradzie jest 10 chyba. 10 albo 11, coś koło tego. To ja nie wiem, jak to się stało, że tutaj był 8. Że tu jest 8. Bo może tutaj więcej. Może tutaj więcej odcinków robiłem w jednym sezonie. Mogło tak być. No i dobra, jedziemy teraz na kręgielnię. O. No i teraz to już będę do końca gry ustawiony, praktycznie można powiedzieć, z tego rzepaku, z tego oleju rzepakowego i z tego chleba. Jeszcze fajnie by było, jakbym tutaj sobie otworzył cukrownię.
bo muszę gdzieś cukrownię postawić i zacząć się bawić buraki. No bo potrzebuję do tego, do czekolady cukier, tak? Bo, no tak, ten. Bo mleko i cukier i daje nam czekolada. No więc tak trzeba będzie zrobić. Że trzeba będzie kupić... O, 59 jest zrealizowana, więc to mi się podoba. Ja sobie zaraz te dwa pola dołączę do mojego pola. Niech mi się zrobi zapis. I żeby mi się przyzwonił. No i dobra. Nie da kutry, ani nie. Fajna mapa, ale no widzicie, no ja nie mam czasu, żeby nagrywać. Znaczy, wróć, może czas jest do nagrywania, ale nie mam gdzie tego pchać w ogóle tej serii już. Dlatego M-Click bardzo mocno cierpi tym, że można powiedzieć, że raz na 3 tygodnie. Ale go zdusiłem troszeczkę pod tą górkę na tym A4, no ale, ale dał radę, tak. W realu już by pewnie zgasł. Bo już za duży przeskok prędkości by był. No i dobra, zobaczymy ile za ten cały chleb da. $40,000. No to tak jak mówiłem, 40 tysięcy. A na siewnik 220 potrzebuje. No i dobra, teraz zatrzymaj czas. A, bo to jest tak jakby zwykły klasowy. Dobra, nie, dobra, powinien już. Przejedź. Tam mi przejedź. No i on teraz nie przejdzie, bo prawdopodobnie stoi na polu. A nie, to on jedzie. A dobra, to on jedzie. Nie wiem. Dobra, nieważne. To chyba Shift Z i idę spać, no bo wszystko mam u zwierząt, więc teraz tylko promocję patrzeć. To jest w sumie moja cała robota, teraz tylko promocję popatrzeć i to ty. A widzę, że śnieg chyba pada. O! 18 stopni w dzień. Ale na promocji nie ma ciekawych. A muszę zobaczyć, kiedy ten olej rzepakowy jeszcze ma taką w miarę cenę. No. Teraz ma niby. Ale chodzi mi o to... chyba tylko w listopadzie jest lepsza cena. Listopad, grudzień, a tak to widzę, że trochę ciężko jest tą ceną. Ale dobra, Shift Z. Krowów nie patrzę, no mam 4 krowy, a żarcia mam dużo tam naładowane, więc... Krowy sobie przeżyją do tego kwietnia. A jak nie, to na szybko im dorzucę najwyżej tam... kostkę siana czy coś. Aha, czyli ja praktycznie tracę tyle odsetek. Bierze mi tyle odsetek, co daje mi. Co się mówi? Bierze mi tyle samo, co mi dają panele. No. Dobra, wyłącz to, bo po co mi to ma kasę ciągnąć? Chleb, mąki 65 ton. Nie. A rzepaku mam 108 ton jeszcze, o tym mówię. I muszę iść olej rzepakowy przegarnąć. No bo zaraz nie będzie miał się gdzie produkować. Dobra, jeszcze styczeń, promocje. To jest coś ciekawego? 8R! Ale by se kupił takiego. To może nie w takie malowanie koła. Ale by sobie kupił taką 8R-kę, nie?
kurde. 80 tysięcy zapłacę. Czekaj, 250 tak kosztuje na promocji? A ja chcę tylko zobaczyć. Czy jest dużo taniej na promocji, czy nie? 8, bo to jest ten. Jakbym chciał tak sobie silnik dołożyć, no to mam 380, no to mam w sumie 100 tysięcy taniej, tak? No ale no nie mogę kupić. Czy no to w teorii mogę, ale... Ale poczekam, bo może jeszcze będzie może na promocję kiedyś. Dobra. Bo gender stoi, a fajnie jakby 8R wleciało, nie? Ale nie wiem ile mogę kredytu brać, a nie chcę się tego sprawdzać. Przyjmij kontrakt. Bo za 10 tysięcy orka. Dobra, jeszcze zwierzęta miałem zobaczyć szybko, żeby nie było. Dobra, żarcie mają. O, ty dwie krowy się rodziły. Zajebiście. Kurde, taka promocja, nie? W sumie mógłbym sobie dobrać trochę tego kredytu i kupić go. Ale dobra. Na razie wytrzymam sobie jeszcze ten sezon do ciągnika. Jakby nie było, że tylko z promocji kupuję. Zapotrzebowanie na Sassy Gold Cross Valery. Trafię się z tym. Dalej ten John Deere jest. Ja muszę zobaczyć, na co to zapotrzebowanie oni mają. Chyba nie wiem na co. Nie wiem w sumie nawet jak się patrzy to zapotrzebowanie. Nie. Nie wiem nawet w sumie. Może by wziął tego kredyta? Tego żandira? Tylko muszę zobaczyć, czy ja mogę kredyt wziąć. O! A ja chyba mogę klikać i klikać tego kredyta. Albo jednak nie mogę. Sto jedenaście miałem. No. Dobra, no to 10 tysięcy za kontrakt. Albo zrobię... Dobra, wiem jak zrobię. Robię tak. Dobra, mam 18 minut. To trudno, nie będzie dzisiaj siewów. Tylko wezmę sobie ten kredyt. Gdzie ten kredyt był? Tu był ten kredyt. Wezmę sobie go na razie na maksa, bo nie wiem jak wyjdzie mi z konfiguracją, no bo kusi ten John Deere. Jeszcze te czarne fele nie są aż takie tragiczne, nie? Z obciążnikami? Obciążnikami. Naklejka John Deere'a na szybie? Oczywiście, że tak. Błotniki, tak. Mogę sobie ściągnąć, to w ogóle brzydkie jest. A to co to jest? A ja mogę sobie trójkąt albo znaczniki, tak? Kurde, coś jednak brakuje z tego stylu, jak nie ma tych znaczników. Więc ja chyba sobie założę. Zaczepy. A to nie, to. Nie, to musi być do tura, znaczy do tura. Animacja sterowana myszką? Interaktywne w sumie sobie zrobimy. A kolor podstawowy? Wej, pan! W czarnym to ten render jakoś jeszcze wygląda, nie? Czarny jeleń.
O chóru. To co ja mu tyle dołożyłem, że mi nie będzie stać nawet? Czekaj. Co ja mu tu dorzuciłem takie drogie? Na to też mi nie będzie stać? O, a ja tu mam, dobra, 206. No to będzie mnie stać na 290, na 305 koni. Więc dobra, tyle. I ja sobie go skręcę, tego John Deere, jak zarobię sobie pieniążki. Będą się dorobić 50 tysięcy, żeby kupić sobie lepsze tego. Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Znaczy, no nie, no kupimy go oczywiście, żeby się nie było, tak? I obciążnik oczywiście. I chyba John Deere'owski. Tak, John Deere'owski, no bo nic innego fajnego nie ma. A Twinkala nie będę kupował przejść do John Deere'a, bo to brzydkie będzie. Dobra, Waltra, stój tu. No, widzę tego byczka. Niestety nie mogę się nim przejechać. Ale jeszcze dzisiaj połączymy sobie te dwa pola, żeby nie było takiego jednego odcinka. W sumie trochę zarobiłem, trochę wydałem. I teraz pytanie, czy ja więcej wydałem, czy ja więcej zarobiłem? Bo czekaj, to było, jak to było? 180? Jakoś tak to było, nie? Bo było bo prawie 100 tysięcy było? Dwa razy? Czy 200 tysięcy na pewno zarobiłem, więc... Więc w sumie to co zarobiłem, to praktycznie wydałem. A czekaj, przecież ja mogę tutaj na rozpisce jeszcze zobaczyć. Bo listopad jeszcze będzie widać. Zakup teren 200 tysięcy, dobra. A sprzedane produkty za 300 tysięcy prawie. I 10 tysięcy z kontraktów, ale to... 288 tysięcy zarobiłem z oleju i z rzepaku. No to ładne pieniążki, tak? I to można powiedzieć, że raz na sezon takie pieniążki są. Bo w listopadzie zawsze takie pieniążki będę dostał. Więc fajnie. No ja muszę na razie tak połączyć te pola. I tutaj będzie nowym siewnikiem przesiany. Ale to już będzie już John Deere siał, ten duży. Więc myślę, że będzie fajny, kozacki w sumie odcinek kolejny. Jak będą... No, może uda mi się tak zrobić, że dwa siewniki kupię. Ale to bym musiał mieć 600 tysięcy z kontraktów. Bo 500 na same ten. 500 na dwa siewniki. W teorii jest to do zrobienia, tak? 500 na dwa siewniki. No, 500 na dwa siewniki bym musiał mieć. No i 50 tysięcy na John Deere'a. Albo w przyszłości bym go skręcił, no bo na razie będzie miał 300 koni, a później się go podkręci trochę. Podkręci się go na te 400 i tyle najwyżej, jak nie zapomnę. Ale raczej takie rzeczy będę pamiętał. Nie, no, ale nie mogę z tego rzędu, że taki sprzęt mi się na promocji trafił, nie? A to tylko do prostego mogę zrobić, no bo się to zawsze tu jest ten sam problem z tym polem. Że pole 56 muszę dokupić jeszcze. Ale to mi nie stać. No patrz, tu jeszcze wózek od tego dostał od Case'a. No i dobra, pole powiększone, znaczy powiększone, połączone. Odbierzmy to, żebym nie był przy zerze. I teraz do drogi dojadę i zrobię mu przejazd. Zrobię mu kurs na przejazd. No i będę się żegnał chyba z tego odcinka powoli. Przejedź. Pole 31.
Dobra, niech tu gdzieś zaparkuje. Nie może dojść do celu? O ty. Przejedź. A teraz przejedziesz? Tak, teraz przejedź. No nie, bo nie stałem na asfalcie, dlatego nie chciałem. Ja miałem to samo na Leningradzie ostatnio. Dobra, poszedł. Dziękuję za 26 minut. No w sumie on pokaże, że to nowy nabytek. Bo jego tak tylko się przesiadłem do niego i już wyszedłem z niego. Jaki on jest piękniutki, nie? Aż muszę się nim przejechać kawałek. To ja kupiłem ten F1 w czy nie? Ty. O, patrz, właśnie! Dobrze się przyda ten sklep, bo trzeba się miksować. Za 50 tysięcy. Zaraz go od razu sprzedam. Dobra, to się nie bawię i ustaw. Aha, czyli jak ja mam... Czyli jak ja mam ten... Nie gadaj. Nie gadaj, że ja za ten silnik... Jaki bez sensu to jest. Ja myślę, że jak ja mam ten silnik, to ja mogę, że tego tylko 50 tysięcy będą się dopłacić. A tu dziul. No i dobra, tak musi... Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. 8 mer na koniec odcinka, więc na razie, cześć, papa. Pa.